Cześć kochani, witam się plutko u mnie na kanale. Dziś mam dla Was taki krótki haul kosmetyczny. Mam kilka rzeczy kupionych typowo z kolorówki. Chciałam, powiem Wam, przetestować nową firmę, która się pojawiła w Naturze. Z tego co się dowiedziałam od Pani, jest producentem Hean. Kosmetyki Hean ja bardzo dobrze znam, dlatego że jak wiecie, ja kilka lat spędziłam właśnie jako pracownik drogerii, więc nie są mi obce. Powiem Wam, że kolorówka była całkiem fajna, była w bardzo przystępnych cenach. Pigmentacja, kolorystyka naprawdę była świetna. Natomiast później gdzieś te szafy Hean zniknęły od nas z miasta, z drogerii. I jak się pojawiła właśnie nowa kolorówka, także zobaczyłam coś nowego, fajna szafa, ładnie wygląda, ładne ma kolory. Jeśli chodzi o kredki, o pomadki, o cienie, skusiłam się na kilka rzeczy. Zobaczymy, jak się w ogóle u mnie sprawdzą. A generalnie do Natury poszłam po swoje bibułki matujące. Oczywiście te esencyjki już nie ma. Nie wiem, czy one zostały zupełnie wycofane. No i kupiłam ponownie te Teatric. No te sobie tak średnio radzą, ale bibułki matujące muszę mieć. I skusiłam się na kilka właśnie rzeczy z Smart Gears Get More. Get More. Tak się ta firma nazywa. Tutaj mam dwie konturówki do ust. Muszę Wam powiedzieć, że zaszalałam kolorystycznie. Jedna jest taka różowa, druga jest taka bardziej nudziakowa. I pierwsza z nich, Nude Beige 02, ma taki dość przyjemny kolorek, bo to jest ten właśnie nudziakowy różowy. Ona jest tutaj w tej pierwszej kolejności. Ja mam nadzieję, że aparat ładnie, pięknie odda kolor. Natomiast druga to jest Pink Rose 04 i to jest taki róż. I powiem Wam, że kolor jest czederski. Mogłam to bliżej lata sobie kupić, ale kupiłam na jesień. Mam nadzieję, że kolor też mi się będzie dobrze sprawdzał. Muszę Wam powiedzieć, że są matowe. Zobaczymy, jak się w ogóle będą utrzymywały na ustach. Bardzo jestem ciekawa. Kolejną rzecz, jaką kupiłam sobie właśnie z tej kolorówki, to jest podkład. Podkład mam w numerze 01 Soft Beige. Ja oczywiście zawsze wybieram najjaśniejsze tony. Jest tam kilka kolorów z tego podkładu, więc poprzeglądałam, pomazałam po rękach, po ciele, żeby zobaczyć w ogóle kolorystykę, jaka jest właśnie, jeśli chodzi o te odcienie. No i muszę powiedzieć, że ten był w sumie najjaśniejszy, najlepiej u mnie na skórze wyglądał. No ale oczywiście skóra dłoni, a twarz to są dwie różne rzeczy. I ja mam tutaj podkład w płynie trwały o lekkiej konsystencji z witaminami A, E i C. No i muszę Wam powiedzieć, że po mazaniu na łapkach to mi się konsystencja podobała. Nie była właśnie taka mocno oleista, ale nie była też ciężka, więc pod gąbkę spokojnie się nada. Bardzo jestem ciekawa, jak się u mnie będzie utrzymywał na skórze. Kolejną rzecz, jaką sobie kupiłam właśnie z tej firmy, to jest róż do policzków. I tu mam kolor 03, jest mat. Nie wiem, czy on tu ma jakąś nazwę. Róż do policzków Romanillo. Zobaczymy. Taki kolorek, jak widzicie, znowu różowy. Ja takie odcienie lubię. One fajnie u mnie po prostu na skórze wyglądają. Oczywiście kolor jest matowy, bez żadnych drobinek. No, słocza Wam tutaj za bardzo nie zrobię, bo nie będzie widać. Nic nie widać. Nawet na paluchu za dobrze nie widać, więc praktycznie nic tu nie widać na dłoni. Zobaczymy, jak się będzie nakładał róż pędzlem, czy będzie w ogóle coś widoczne na moich policzkach. Tu mam kolejną rzecz z tej firmy i to jest cień do powiek. I tu jest numerek 02. On też jakoś ma tutaj dziwną nazwę. I tu jest Senilo za oci, czyli cień do powiek i shadow. Żadnej nazwy, tylko jest numer 02. Produkt może być otwarty 24 miesiące. Ja sobie oczywiście wzięłam jakiegoś takiego znowu nudziaka, bo czasami potrzebuję właśnie na całą powiekę, żeby sobie kolor wyrównać. Więc ja ostatnio w takich kolorach gustuję. No i mam nadzieję, że no jest taki typowo jaśniutki, jak możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że to widać. Oczywiście będę używać, testować na sobie kosmetyki. Zobaczymy, jak się sprawdzą. I mam jeszcze jeden produkt. I to już jest puder. Puder oczywiście w kamieniu. Wygląda tak. I zaraz zobaczymy, co tutaj jest. To jest też kolor 02, z tego co widzę. Puder naturalny w kamieniu matujący. Więc jestem ciekawa, jak się u mnie w ogóle sprawdzi. Ja takie pudry generalnie używam w ciągu dnia, właśnie żeby sobie poprawić delikatnie makijaż, bo rano zawsze nakładam puder sypki bambusowy, to po prostu już pamiętać. Natomiast taki zawsze mam w kosmetyczce w pracy, delikatnie jak zbiorę nadmiar sebum,
No to później pędzlem delikatnie sobie przypruszam właśnie twarz, żeby się tak mocno nie świecić. I mam jeszcze jedną rzecz właśnie z tej kolorówki i to jest pomadka. Bardzo fajnie wygląda. W kolorze mam 04 Sweet Kiss Long Lasting Love. Także też ma być pomadka długotrwała. Ja mam nadzieję, że on tutaj sfokusuje wam aparat i pokaże numer. Nie mam podglądu, więc ja nic nie widzę, jak się to nagrywa, jak wygląda. I pomadka jest, kochani, w takim kolorze. Oczywiście tradycyjnie coś z różem, ale takim różem bardzo spokojnym. Generalnie ja lubię takie kolory, które przypominają kolor ust. No oczywiście też tam stałam przed tą szafą, długo się zastanawiałam, jaką pomadkę sobie wybrać. I ona wygląda tak. Pachnie, powiem wam, że pachnie. Pomimo tego, że mam katar, to czuję takie trochę waniliowe, migdałowe, waniliowe. Jakieś takie właśnie zapachy. Ale bardzo przyjemnie pachnie, także zobaczymy, jak się będzie utrzymywała pomadka na ustach, bo kolor ma całkiem fajny. Bardzo przyjemnie pachnie. I mam tu jeszcze 4 czy 5 kosmetyków z Essence i z Catrice. Nigdy nie miałam żadnej pomadki z Essence, więc skusiłam się. I tu ja mam w kolorze 07 Beauty. Natural Beauty. 07, zaraz wam pokażę kolorek, jak wygląda. Też oczywiście różowy. Ale taki właśnie kolor brudnych ust. Ja uwielbiam po prostu takie kolory. U mnie najlepiej one się sprawdzają na ustach. Ja w nich najlepiej się po prostu czuję. I zaraz zobaczymy. No, jakaś tam niewielka różnica między jednym a drugim kolorem jest, jak możecie zobaczyć. Natomiast ja bardzo lubię takie odcienie. Tutaj nic nie wyczułam. Ta chyba w ogóle nie pachnie. Chociaż ja mam tak silny katar w tej chwili, więc może być różnie. Tu mam puder z Catrice 010 Transparent i ja już go miałam kiedyś, bardzo fajnie się u mnie sprawdził, także myślę, że ten też będzie ok. Skusiłam się na tusz do rzęs z Essence. Jak wiecie, ja kiedyś kupiłam sobie z Essence, ale ten Big Lashes chyba i on po dwóch użyciach niestety wylądował w koszu na śmieci. Nie będę go w tej chwili otwierać, bo wiadomo, otwarty tusz dostaje się powietrze i szybciej się niestety psuje. I to jest ta seria All Eyes On Me Multi Effect Mascara. Gdzieś tam sobie jakieś informacje w internecie poczytałam na jego temat. I to ma być taka zwiększająca objętość. No zobaczymy, czy się u mnie sprawdzi. Czy w ogóle będę zadowolona z tego tuszu, bo jak wiecie, ja mam tam swoje 3 tusze, które non stop używam. No ale od czasu do czasu kupiłabym sobie coś innego i przetestowała. I mam jeszcze 2 konturówki z Essence. Mam w tej chwili jedną, chyba w kolorze 06. Ale ten kolor tak nie do końca niestety pasuje do moich ust. Mam wrażenie, że czasami jak się pomaluję, że mam silne usta, więc to niezbyt fajnie wygląda. I tutaj mam 15 Honey Berry. Oczywiście też siedziałam w internecie, patrzyłam na te wszystkie swatche, jak to wygląda. No dlatego, że nie ma żadnych testerów, nie ma nic w szafach, a ja nie mam zwyczaju brać normalnych produktów i używać, testować. I tu jest pierwsza ta pomadka. Przepiękny ma kolor, naprawdę cudowny. Mam nadzieję, że aparat oddał, że wszystko widać. I jeszcze jedną mam konturówkę. 07 Cutie Pink. I to jest... Troszeczkę się zmieniło w ogóle opakowanie tych kredek. No już mi ręki brakuje, ale tu weźmiemy na końcu. Ale jest twarda, skubana. O nie! No tego się nie spodziewałam. O kurczę. Oj, to ciężko się będzie malowało na ustach. Jest sucha, jest taka jakaś tępa. Tamta była fajniejsza. I ona jest tutaj, kochani, na końcu. No i rysując nawet słoczą na ręku, gdzie konturówki powinny być miękkie, ta jakaś jest strasznie twarda. Nie wiem, może zmarzło, może jej zimno. W każdym razie kolor ma fajny, ale rysowało mi się ją bardzo ciężko na ręku. Ta poprzednia 15 jakoś była fajniejsza. No ale zobaczymy w ogóle, jak się utrzymywać będą na moich ustach. Jak wiecie, ja dużo w pracy mówię, więc produkty dość często u mnie są zjadane, schodzą. Więc jestem ciekawa, jak konturówki się zachowają, czy nie wysuszą moich ust. Tam mam znać na pewno w projekcie Denko, jak się sprawdziły. Kochani, to by było takie moje małe szaleństwo kolorystyczne. Ja kolorówkę naprawdę rzadko kupuję, uzupełniam ewentualnie jakiś tam podkład, czy tuż do rzęs, bo wiadomo, to od czasu do czasu się kończy. Natomiast pudry, róże, pomadki, no to wiecie, że to się używa bardzo długo. Ale tu mnie tak coś wzięło, chciałam coś innego po prostu spróbować. Dam wam znać za jakiś czas,
na temat tych kosmetyków, czy się w ogóle sprawdziły. Dzisiaj, kochani, ja się żegnam z wami cieplutko. Przesyłam moc buziaków, ale takich bez zarazków. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!